Cześć, z tej strony Monika, zapraszam na intensywnie odchudzający trening Tabata. Zrobimy sobie 3 serie, pomiędzy seriami będzie minuta deski. Kto będzie chciał robić na łokciach deskę, to kładziemy matę do treningu. Natomiast cała reszta ćwiczeń będzie na stojąco. I lecimy z rozgrzewką. Krok dostawny, ściągamy łopatki, prostujemy plecy, wyciągamy szyję do góry, łopatki dół, ramiona dół. Spokojny oddech, krok dostawny, równa, idealna sylwetka i dawaj, noga, noga. Dodajemy pracę rękami, krążenie ramion, obydwie ręce mocno do tyłu. Do przodu obydwie ręce. Wiele z Was pyta się, kiedy robimy wyzwanie. Już mogę odpowiedzieć. Zrobimy je z końcem tego miesiąca. Jeszcze nie wiem dokładnej daty, ale myślę, że to będzie ostatni tydzień tego miesiąca. Już sobie zaczniemy wiosenne odchudzanie. Ręce szeroko. Otwieramy klatkę, łączymy łopatki z tyłu. Dobrze, ręce na biodra i pracujemy teraz bioderkami. Nogi są szerzej niż Twoje ramiona, niż Twoje biodra. Nogi są też proste w kolanach. I obszernie bioderka. I druga strona. Dobrze, ręce wysoko, skręcamy klatkę, łokieć mocno, mocno do tyłu. Trzy, dwa, jeden i ręka do nogi. Z każdym wydechem coraz wyżej, coraz mocniej. Stopę dotknij. Mocny wymach. Druga strona. Cztery, trzy i dwa i jeden. Super. Stopa do pośladka. Chwilę przytrzymaj. Rozciągniemy troszkę nogi. Druga strona. Druga stopa, do pośladka, chwilę rozciągamy. I zaczynamy trening. Woda potrzebna do ćwiczeń, nie powiedziałam, ale to w sumie chyba każdy wie. Super. Ok, 4 ćwiczenia, zaczniemy sobie bieg bokserski. Potem mamy kolano, cios. Jak robimy cios to? Noga tej samej ręki, która robi cios, skręcamy ją kolanem do środka, pięta do góry, a potem przysiad z uderzeniem, czyli wyobrażamy sobie, że coś mamy w ręku i walimy mocno, mocno o ziemię. Zwykle robimy to z arbuzem. 3, 2, 1, lecimy. Szybki bieg bokserski, 20 sekund. Bardzo szybka praca. Rękami i nogi nie zostają w tyle. Dwa, jeden i zero. Super. Kolano cios. Trzy, dwa, jeden. Kolano cios. Kolano cios. Hop. Mocne uderzenie. I dawaj, dawaj. Super. Druga strona. Drugie kolano.
3, 2, 1. Hop i hop. Hop i hop. Prostuj rękę całą mocno do samego końca. Do samego końca. Wyciągnij ją na maksa. Ostatnie. Dobrze. I przysiad z uderzeniem. Czyli nogi szerzej niż biodra. Mamy coś, mamy tego arbuza i lecimy. Hop i dół. I z wdechem mocno walisz w ziemię. Jeszcze. Ostatnie. Pięknie. Powtarzamy wszystko. Od początku bieg bokserski. I start. Ręce uderzają w jeden punkt. Łokcie szybko wracają. Super. Kolano. Tylko żeby się nie pomyliły kolana. Żebyś nie zrobiła dwa razy tego samego. Uwaga. Go. Zawsze jak jest wysiłek, to jest wydech. Hop. Zawsze trenuj z oddechem równo. Dawaj, dawaj. Ostatnie sekundy. Zaraz będzie przerwa. Przed przerwą zrobimy sobie deskę. Ale deska jest banalnie prosta i przyjemna. Go! I jeszcze szybciej. Dawaj, dawaj. Hop, hop. Super, pięknie. Przysiad uderzenie. Pamiętaj, pośladki zawsze lecą do tyłu, jakbyś chciała najpierw usiąść na jakimś małym krzesełku, niskim krzesełku. Zawsze te pośladki trzeba wypiąć. Ostatnie sekundy. Brawo. I przechodzimy teraz do dołu. I deska. Jak nie masz maty, to może być deska na prostych rękach. Albo jak masz matę, bądź nie masz maty, ale lubisz twardą podłogę, to dawaj, lecimy na łokcie i trzymamy. Brzuch spięty, pośladki spięte. Jeszcze pół minuty. I 10 sekund. Pięć, cztery. 3, 2, 1, w dół, 25 sekund do startu, do drugiej serii, powoli do góry, zaczniemy sobie 3 pajace i wyskok do góry, to znaczy raz, dwa, trzy i hop, 5 sekund do startu, 3, 2, 1 i uwaga, i raz, dwa, trzy i góra, hop, hop, hop i przyspieszasz. Cały czas trzymaj wysokie tempo ćwiczeń. Dobrze.
Schodzimy do deski, doskakujemy do przysiadu i schodzimy do deski do drugiej strony. Hop i do góry. Idziesz, dłonie idą, doskocz i do góry. I idziesz po macie. Super. Przysiad, klask, klask, klask i do góry. Wyskok. Raz, dwa, trzy, góra. Trzy, dwa, jeden, hop. Mocne klaski. Super, pięknie. I lecimy skakanka. Ostatnie ćwiczenie. Dwa, jeden, go. Szybciej, dawaj, szybciej. Kolana wysoko. Hop, hop, dwa, jeden. Dobrze. I od początku. Trzy pajace i wyskok. Uwaga, start. I uderz w kolana. Ma być głośny klask w kolana. Jeszcze, jeszcze dasz radę. Super. Schodzimy do deski, przysiad i przekręcamy się. Szybko doskocz, stopy płasko obok dłoni. I ostatnie. Dwa, jeden. Super. Przysiad. Puls. Klask. Lecimy. I wyskocz. Dawaj, dawaj. 5 sekund. Super. I skakanka. 3, 2, 1 i go. Tempo wysokie. Nie zwalniaj. Już końcówka. Dawaj, dawaj. Świetnie. A, pięknie. I deska. 3, 2, 1. Ręce prostujemy. Brzuch napinamy. I na łokcie. Wygodna deska. Cały brzucho jest napięty. Całe ciało, uda, pośladki, łydki. Wszystko pracuje. Pół minuty. Dawaj, dawaj. Już niewiele. Jedna tabatka tylko do końca. Tylko 4 minuty. Proste ruchy. Będzie dobrze. Najważniejsze to się nie poddawać, nie przestawać ćwiczyć, bo każdy trening jest lepszy niż żaden. Uwaga, 3, 2, 1, dół, mamy pół minuty i teraz przed nami ostatnia seria, która jest, może być wyzwaniem. Zaczniemy sobie krokodylkami, czyli ręce na ziemi, wyrzucasz nogi do tyłu i szybko wracasz.
Uwaga, 3, 2, 1. Ręce dół, wyrzuć, wróć i do góry. Dół, wyrzuć, wróć i do góry. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Zakrok, skos i podskok. Za kroku. Uwaga. Jesteś. Skrzyżny zakrok i góra. I góra. Lekki wyskok. Odklej stopy. Trzy, dwa, jeden. Teraz pajac, potem zakrok na drugą stronę. Trzy, dwa, jeden. Dzisiaj trochę lżej, bo mamy tylko te trzy tabatki. Ale niedługo ruszamy z wyzwaniem, więc nadrobimy ten czas. Czas pomiędzy wyzwaniami, gdzie jest trochę lżej z treningami. Tak więc wiosna będzie piękna dla nas. Zobaczysz. Dawaj, dawaj. Trzy, dwa, jeden. Pięknie. Krokodylki. Dawaj. Trzy, dwa i szybko nogami. Wracamy do góry. Ostatnie cztery. Trzy, dwa, jeden. Zakrok, skos, wyskok. Jak ciężko z wyskokiem, to możesz ominąć same wyskoki. Kolano do ziemi. Ostatnie. Pięknie. Skakanka. Pajac. Pajac, pajac. Uwaga. I już do końca trzymasz wysokie tempo ćwiczeń. Pięknie. Zakrok druga. Uwaga. Lecimy. Leciutki wyskok, tylko odklej nogi. Dwa. Jeden. Świetnie. Na dół zrobimy sobie ostatnią deskę. Activity completed. Uwaga. Czas i start. Napinamy brzuch i zastygamy. Desce w równej pozycji, już nie zmieniasz swojego ustawienia. Łokcie pod barkami, ręce kąt prosty. Jeszcze pół minuty. Napinaj brzuch, napinaj brzuch. Ciało teraz walczy o to, żebyś się nie opuściła w dół. Żeby trzymać tą deskę.
8 sekund. Super, dawaj jeszcze ostatnie. 5, 4, 3, 2, 1. I kolana w dół. Zostajemy w tej pozycji. I teraz siadamy na pięty. Ręce wyciągamy daleko po macie. Świetnie. Zrób wykrok. I unieś rękę, głowa patrzy za ręką. Odłóż rękę, kolano w dół i stopa do pośladka. Odłóż nogę, zrób wykrok na drugą stronę. Odłóż rękę i stopa do pośladka. Świetnie, powoli wstań, czyli najpierw dostaw nogę, prostujemy nogi i potem cała reszta leci do góry. Unieś rękę, skłonik na jeden bok. Wyciągnij się do boku. Unieś rękę, skłonik na drugi bok. Wróć. Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się miło ćwiczyło. Czekam oczywiście na Wasze komentarze i dajcie znać, czy będziecie brać udział w wyzwaniu, które rozpocznie się z końcem tego miesiąca. Do zobaczenia.